Cześć. Na początek zaczniemy od konkretów, a mianowicie tak. Wczoraj miałem status prawny, od tego byśmy zaczęli. Czyli tak, na chwilę obecną jestem osobą bezrobotną, czyli jeden bezrobotny. Ma plan. I teraz tak, w urzędzie rozmawiałem, bo odbieramy działalność gospodarczą zdecydowanie, żeby zrealizować swoje cele. To też potrzebuje, oprócz fundacji, potrzebuje działać prywatnie. Dlatego też z racji, że jeden scenariusz już zrealizowałem pierwszym filmem i mam teraz wolną głowę, to dzięki temu, że nie muszę się zatrzymywać, mogę realizować kolejne scenariusze i tworzyć kolejne plany. Dzięki temu mam spokój i to jest ta dynamika rozwoju, którą chciałem Państwu pokazać. A wygląda to w ten sposób, że skoro jeden bezrobotny ma plan, wiem jak odpalić działalność gospodarczą i teraz tak, 22 do 24 lutego muszę złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Pracy i tam jest do zgarnięcia kwota 16 chyba bodajże tysięcy złotych. K to 1000 kilo, to taka nomenklatura z gier, a że jestem graczem, to tak mi się łatwiej posługiwać. Także 16 tysięcy złotych jest do zgarnięcia. 16 tysięcy spokojnie wystarczy na zakup komputera, wystarczy na zakup headseta do wirtualnej rzeczywistości. Tak samo telefon, tablet, internet, ogółem na wyszykowanie biura. Jako że mój plan od początku zakładał to, że każdy z Was tworząc swój plan, miałem w głowie jedno, że zawsze chciałem być wolny, a wirtualna rzeczywistość daje takie możliwości, to po prostu w myśl hasła pracuj zdalnie, myśl globalnie, bo dzięki temu będzie nam łatwiej się zrozumieć, chciałem Wam stworzyć możliwość pracy w domu. I moim głównym celem jest stworzenie nowych stanowisk pracy, dzięki którym Wy będziecie mogli pracować w domu. I tak, zamiast codziennie pracować po 8 godzin i jeździć do pracy, moglibyście, gdzie mamy wiadomo, przygotowanie do pracy, wyjazd, dojazd, powrót, z 8 godzin robi się 10 godzin codziennie wyjęte z Waszego życia, z 24, które codziennie przeżywacie. Dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości możemy i odpaleniu własnej działalności gospodarczej, gdzie każdy bezrobotny może to tak naprawdę zrobić, Wy zyskujecie szansę pracy w domu. W domu możecie efektywnie pracować przez 6 godzin, zakładając na głowę okulary do wirtualnej rzeczywistości i w wirtualnym środowisku, czyli w środowisku 360 stopni, gdzie możemy Wam stworzyć dowolną przestrzeń, bo ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia, a ja swoich ograniczeń się wyzbyłem pierwszym filmem i nie muszę się już ograniczać. Więc stworzenie wirtualnego środowiska, w którym Wy możecie na spokojnie pracować, jest banalnie proste tak naprawdę i mamy wszystkie dostępne do tego środki, aby to zrealizować. Więc każdy z Was może pracować już w niedalekiej przyszłości, nie 10 godzin, a 6 godzin dziennie, to jest raz. A jako, że jesteście obywatelami Polski, a my możemy działać globalnie i nasza fundacja wspiera wyłącznie rozwój, edukację i pomaga Wam się do tego przystosować, czyli wspiera rozwój tutaj polskiego przemysłu, polskiego szkolnictwa. Moja fundacja działa wyłącznie społecznie, więc moje działania są głównie oparte na tym, żeby dzielić się z Wami wiedzą. Dlatego zostawiłem ten pierwszy film. Od momentu, kiedy zostawiłem pierwszy film, nie muszę się Wam tłumaczyć, a mogę właśnie już na spokojnie podejmować kolejne kroki, dzielić się z Wami swoimi działaniami. A cokolwiek się nie wydarzy w przyszłości, Wy będziecie wracać do tego pierwszego filmu, a że wiem, że pierwszy film jest zgodny z prawdą, czyli wiem, że mam wiedzę, która pozwoli zmienić świat, to tą wiedzą od dziś do końca życia mogę się już na spokojnie dzielić, a Wy już w żaden sposób nie jesteście w stanie mnie ograniczyć. Więc skoro każdy bezrobotny może w prosty sposób złożyć wniosek i założyć swoją działalność gospodarczą, dzięki temu uzyskać dofinansowanie do komputera, do sprzętu, który jest potrzebny do zrealizowania zadania, a moja fundacja z racji tego, że ma zamiar działać na całym świecie,
i ma zamiar tworzyć ogromne ilości nowych miejsc pracy właśnie w oparciu o nowe technologie innowacyjne, ekologiczne, świeże i z naciskiem przede wszystkim na dobro planety. Więc dla mnie prosta sprawa, tak? Bo realizując właśnie ten jeden plan, załatwiam kilka rzeczy, tak? No bo po pierwsze, pracujemy 6 godzin, a nie tracimy 10 godzin. To jest raz. Ekologia. Zamiast jechać samochodem, komunikacją, czymkolwiek do pracy i zatruwać środowisko, jesteśmy w domu. To dwa. Po trzy, te 6 godzin może Państwu przynieść, jako że możecie pracować spokojnie w dowolnym miejscu na całym świecie, możecie zarabiać w dolarach, w euro, w funtach. I za tą samą pracę, za krótszy czas, możecie dostać nie 2000 złotych czy 3000 złotych, tylko 2000 dolarów czy 3000 dolarów. I w ten prosty sposób Polska może w bardzo szybkim czasie zwiększyć swoje dochody, bo każdy z Was może zarabiać więcej, bo skoro jedna osoba, jeden bezrobotny stworzył plan, jak do końca życia zarabiać pieniądze, no to teraz w tym momencie, jako że ten bezrobotny jest z Polski i w Polsce żył i tutaj też zbierał doświadczenia, to też w pierwszej kolejności, zgodnie z moją strategią, moją i mojej fundacji, jako że od początku działałem z myślą globalnie, a nie miałem do tej pory jeszcze czasu tak naprawdę wrzucić napisów angielskich do pierwszego filmu, to wiem, że i tak jakby wszystkie moje liczby i prognozy się potwierdzają, więc ja jestem spokojny i dlatego na spokojnie mogę tworzyć kolejne materiały. Jako, że ja w nagłym czasie zacznę bardzo dużo zarabiać, bo zacznę się z całym światem dzielić swoją wiedzą i ja o tym wiem i nie muszę się już obawiać, przez to zostawiłem tą swoją wizytówkę, to wiem, że mogę zmienić ten świat na lepszy. I teraz tak, żebyście wy zrozumieli, co się stało, bo ja tym jednym filmem troszeczkę tak odgiąłem bieg historii i tylko tyle, że po prostu pokazałem się wam, pokazałem moje doświadczenie, pokazałem kim jestem. Dzięki temu mogę dzisiaj działać po prostu swobodnie i robić dalej co chcę. Że wy przestraszyliście się troszeczkę wizji mojego świata, to w tym momencie właśnie jest tak, a nie inaczej. Czyli jest po prostu odrobinę głośno zgodnie z moim planem, bo im głośniej będzie o mnie, tym szybciej ja zrealizuję swoje plany. Także cokolwiek wy nie zrobicie, ja i tak znalazłem sposób, jak to poprawić i to prosto, dlatego mam zamiar do końca życia to realizować. Żebyście jeszcze zrozumieli dla mnie jeszcze istotną i ważną kwestię. Bo wy z mojego doświadczenia się śmiecie, was to bawi, przede wszystkim bawi. A dla mnie nie. Dla mnie to już nie jest śmieszne, bo jako jeden z lepszych graczy na świecie, który całe życie grał w gry bojowe, a do tego uczył się, jak zdobyć władzę, do tego chciał całe życie zdobyć władzę i właściwie całe życie miał marzenia i całe życie podążał za wartościami. I żebyście dokładnie mogli zrozumieć, czym jest dokładnie ten pierwszy film dla mnie, to ja wam powiem czym. Jako, że ja zdaję sobie sprawę z technologii i zarówno jeśli chodzi o to, co mamy dostępne teraz na Ziemi, jak i o możliwości, które możemy zastosować, bo mam bardzo dużą wiedzę ze środowiska wirtualnej rzeczywistości, bo spędziłem tam 12 lat, a do tego jestem ekspertem jeszcze w grywalizacji, więc kolejne czynniki, które pozwalają mi się spokojnie wypowiadać. Wiem, że gdybym dostał jedną maszynę bojową i dalej sobie grał na komputerze, to tą jedną maszyną bojową jestem w stanie zniszczyć, powiedzmy, nawet cały kraj. Jedna skuteczna maszyna bojowa. I skoro jeden człowiek może zbudować maszynę bojową, tak, i może was pozabijać, to konflikty zbrojne, które pojawią się w przyszłości, będą o tyle bardziej niebezpieczne, bo już nie będzie miało znaczenia tak, co wy robicie, tak? Bo w dowolnym momencie będzie mogła was zasypać fala dronów i was wszystkich porozstrzelać, bo filmy fantasy staną się rzeczywistością, bo konflikty na masową skalę mogą zniszczyć całą planetę, po prostu. Jako, że mój plan, moją wizytówkę stworzyłem z miłości do mojej córy i dzięki temu odwróciłem troszeczkę bieg historii, zabezpieczyłem sam siebie przede wszystkim. Bo znając sobie sprawę ze swoich umiejętności,
a jednak pokojowo nastawiony do życia, postanowiłem, że muszę zacząć działać. I teraz tak, ja jako gracz, znając swoją potęgę, że tak powiem, możliwości i możliwości, które mogę po prostu wykonać zarówno na polu walki, jak i w życiu, bo po prostu na bieżąco tworzę kolejne scenariusze i planuję kroki do przodu, dzięki temu mam swobodę działania. I znając swoje możliwości, jako gracz, po prostu postawiłem na siebie pewne ograniczenia. I moje ograniczenia wyglądają właśnie w ten sposób, że po to założyłem, tak jak powiedziałem wam, moja wizytówka to ja i moja fundacja to ja. Jako że ja wiem, jak potrafię atakować, a nie chcę was skrzywdzić, postanowiłem się do końca życia bronić. Żebym ja nie musiał się bronić i nie musiał o tym myśleć, a mógł skutecznie działać i pomagać i zmieniać ten świat na lepsze i stosować swoją dynamikę rozwoju i dzielić się wiedzą. Moja obrona, schowałem się właśnie za tą fundacją, bo moja fundacja to ja. Czyli moja fundacja i to są moje ograniczniki. Moja fundacja wyłącznie łączy zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie, ekologię, szerzy miłość do świata i zmienia go na lepsze. My tylko informujemy, edukujemy, wspieramy rozwój, dzielimy się wiedzą, wyjaśniamy, jak wykorzystać nowe technologie właśnie w różnych dziedzinach. I teraz tak, żebyście wy mieli jasność, co ja chciałem tak samo osiągnąć tym filmem. Znaczy, że moja wiedza na temat wirtualnej rzeczywistości jest ogromna, z racji, że wiedza na temat rynku i technologii dostępnej na Ziemi spora i do tego mam dużo innych doświadczeń. Dziś ja proszę was, bo ja mam tą wiedzę, a wy tej wiedzy nie uznajecie i dlatego się śmiejecie, zgodnie z moim planem, bo nawet dzisiaj się śmiejecie ze mnie, a jutro możecie śmiać się razem ze mną, bo to takie proste. I teraz tak, moja jedyna prośba teraz do was, bo biorąc pod uwagę, że tak, jako profesjonalny gracz chciałem wyeliminować wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego powstał ten pierwszy film i chciałem właśnie wydzielić tą swoją strefę spokojnych działań i działam wyłącznie pokojowo, prawda? Więc ja zabezpieczyłem siebie i swoją córeczkę, że cokolwiek się nie wydarzy w przyszłości, to po prostu powstanie fundacja, która będzie pilnować wyłącznie bezpieczeństwa obywateli i planety. A ta fundacja, z racji, że mamy taką politykę, a nie inną, czyli Polska jest bardzo słaba na arenie międzynarodowej, kraje, które wyznaczają, które rządzą w tym momencie na świecie, czyli tam Stany, Chiny i Rosja, robią sobie co chcą, nie licząc się z nikim innym, prawda? I jako że jedyny sposób, żeby zmienić ten świat na lepsze, to działać faktycznie, a nie mówić. Zadziałałem właśnie tym jednym filmem i tą wizytówką, bo zrobiłem prognozę i pokazałem wam alternatywne rozwiązanie. Z racji, że ja to moje rozwiązanie stworzyłem z miłości, z marzeń, z pragnień, z potrzeby wolności i zrealizowałem wszystkie swoje marzenia za jednym razem, przez to dziś jest mi łatwiej, bo mogę być po prostu zwyczajnie sobą i od dziś do końca życia nie muszę się wam już tłumaczyć, tylko po prostu mogę dalej działać i robić swoje. Jako że moja wizja była bardzo fajna i piękna i rozwiązywała wszystkie problemy i konflikty i wojny tego świata, a dzięki temu wszyscy mieszkańcy byli szczęśliwi, a wy nie macie do mnie zaufania, bo mnie nie znacie, postanowiłem skrócić ten proces właśnie poprzez rzucenie tej wizytówki. Jako że dynamika rozwoju jest kluczowym czynnikiem sukcesu, a ja mając pewność, że wy do tej wizytówki będziecie wracać, sami spójrzcie, jak dynamika rozwoju będzie się rozwijać. Od momentu, kiedy ja wrzuciłem wizytówkę, ja zdążyłem już teraz zrobić dalsze plany. W Warszawie, z tego co zostałem poinformowany, odpalenie fundacji trwa 6 miesięcy, więc tutaj trzeba będzie chwilę poczekać. Ale jako że wiem, że tą fundację odpalę i do tego zmierzam, to w międzyczasie właśnie mogę się przygotować na ziemi, czyli odpalić działalność gospodarczą i przygotować się do kolejnych inwestycji, które chcę po prostu wykonać. Jako że moje wcześniejsze plany.